poglądy i osądy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak dużym problemem jest tak zwana niska emisja? Ta niska emisja jest takim troszeczkę problemem, powiedziałbym, z lekka wydumanym. Powiem dlaczego. Ponieważ w tej niskiej emisji mamy przeważającą część mikroorganizmów, nasion i pyłów pochodzenia naturalnego. Czyli nie tylko to, co palimy w piecu. Nie, to, co palimy w piecu, to jest jakiś tam drobny ułamek tego, co nas najbardziej boli, bo to czujemy. Zapachowo na przykład, nie? Natomiast tutaj masowo i problemowo to te PM10 to przede wszystkim to są te naturalne, więc różnego rodzaju pożniwne pyły, erozja glebowa przy suchym polu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście problem jest, dlatego że na tych pyłach sorbuje woda, skrapla się para wodna, na tych pyłach skraplają się, czy czepiają się, delikatnie mówiąc, różnego rodzaju sadze i węglowodory spalane. I wtedy to już się zaczynają rzeczy niezdrowe i nieprzyjemne dla nas, dla ludzi, dla zwierząt. Mamy też te niepokojące raporty Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że jeśli chodzi o ten tak zwany smog, no to w czołówce są polskie miasta. Tak, dlatego że tam się okazuje, znaczy na zachodzie, okazuje się, że oni sobie dosyć konsekwentnie poradzili z lokalnymi piecami, nazwałbym to. Bo to nie jest zdrowa sytuacja, w której w klatce schodowej jest, powiedzmy, 8 mieszkań i w każdym z tych mieszkań jest po 4 piece, czy po 3 piece, no, kaflowe. Potrzebny byłby jeden nowoczesny piecnicy. Jeden nowoczesny z dala czynny, albo kocioł, albo podłączenie miejskie, i oni przez to przeszli. A my jesteśmy w tej chwili na etapie właśnie kombinowania, co by zrobić, żeby coś zrobić. A sytuacja własnościowa nam to wręcz uniemożliwia. Uniemożliwia zrobienie porządku. Bo jeżeli mamy 4 mieszkania w pionie i jeden jest, powiedzmy, no nie stać go na to, bo jest emeryt, nie ma pieniędzy, to wybudowanie jemu pieca, prawda, jest rzeczą niepomiernie trudną. Znaczy zamienienie pieca na centralne ogrzewanie, bo on za to nie zapłaci, on nie poniesie kosztów, nie stać go na to. I stąd, jak słyszałem, że tutaj Narodowy Wojewódzki Fundusz będzie pożyczał pieniądze. No wszystkim chętnym na takie tak, zmiany. Tak, wszystkim chętnym. No to ja się uśmiechnąłem i powiedziałem, życzę sukcesów, dlatego że po to, żeby wziąć pożyczkę z funduszu, to trzeba się wykazać, że ma się zdolność kredytową. I to taką samą jak w banku, z takimi samymi warunkami. I to nie tylko przychodów, dochodów i tym podobnych rzeczy, ale również tytułami własności. No, najnormalniejsze w świecie, bo to są przecież nasze pieniądze. Czy obawia się pan, że chętnych nie będzie zbyt wiele, tak? Chętni mogą być, to mogą być ci, którzy mają kasę, którzy się budują i dla których te, powiedzmy, 10-12 tysięcy, to się przyda, ale to nie jest jakaś znacząca kwota, to po pierwsze. A po drugie, nie jest to akurat ten adresat, którego ja bym widział jako tego, któremu bym pomógł. A będąc komu? No właśnie temu czwartemu emerycie. Temu biedniejszemu, pali w piecu tak jest, no bo nie ma pieniędzy na logowanie. Oczywiście, że tak. No temu biedniejszemu bym pomógł, a nie temu, którego stać na, powiedzmy, jakieś tam gazowe ogrzewanie etażowe, czy coś w tym stylu. Oczywiście jest to sprawa, w moim przekonaniu, pewnej wrażliwości, ale również polityki miasta. Bo to tu rozmawiamy o miastach, a jeżeli się do tego dołoży sytuację meteorologiczną, a więc
dosyć długie ostatnimi czasy okresy bezwietrzne lub mało wietrzne, to otrzymujemy klosze spalinowe nad miastami, które nie ma co wywiać. A urbaniści nie dbają o korytarze wentylacyjne wzdłuż miast. Ułatwiające takie wywiady. Ułatwiające, tak jest. Czyli jak rozumiem, zamiast pożyczek lepsze byłyby dotacje? Zdecydowanie tak. Również z tego względu, że dotacje można w sposób, że tak powiem, racjonalny i sprawiedliwszy kierować, to po pierwsze, a potem egzekwować. Proszę popatrzeć, że jeżeli my pożyczymy komuś na 5 lat 20 tysięcy, to musimy nająć pracownika, który będzie przez te 5 lat raz na pół roku czy coś sprawdzał, czy czasem on tego pieca nie sprzedał, bo to przecież ciągle ten piec jest, dopóki nie spłaci, ten piec jest nasz. A w przypadku dotacji? A w przypadku dotacji jednorazowo czy jest i potem na koniec jeszcze czy to zostało sfinalizowane. No to poddajemy ten pomysł pod rozwagę funduszu. Naszym gościem był dzisiaj dr Jerzy Dobosz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.